Nasze interaktywne miasteczko cieszy się nie tylko ogromnym powodzeniem wśród dzieci, nauczycieli czy miast, ale również i dziennikarzy. Do tej pory progi interaktywnej atrakcji przekroczyło prawie kilkadziesiąt dziennikarzy. Chętnie odwiedzają miasteczko, pytają, co się dzieje, dlaczego jest to organizowane. Mamy bardzo dużo wywiadów z organizatorem programu, jak i ambasadorem programu Tomaszem Rożkiem. Nasze interaktywne miasteczko odwiedza nie tylko miejscowości, z których pochodzą zwycięskie klasy, ale także bardzo często jest zapraszane przez media ogólnopolskie na nagrania, informując o programie edukacyjnym. Do tej pory byliśmy w wielu programach porannych, w audycjach radiowych, jak i w prasie.